Dzień dobry drodzy Państwo, wiosna 2024 była wyjątkowo chłodna, ale na szczęście naszą działkę ominęły jakieś tam większe przymrozki. Możecie Państwo zobaczyć, że na przykład o tutaj bardzo ładnie zawiązały nam się gruszki. Tutaj mamy śliwę, o tutaj może nie widać, o tu będzie widać, o ładnie są pozawiązywane owocki i na tym etapie, gdy drzewa już nie kwitną, będziemy starać się wesprzeć te roślinki za pomocą biostymulatorów, które będziemy aplikować tutaj za pomocą oczywiście opryskiwania roślin, żeby pomóc roślinom przezwyciężać te wszystkie stresy, na które były narażone. Opryskiwacz i do jego wnętrza będę wlewał, zaraz Wam pokażę, taką oto ciecz. Już mniej więcej wiem, ile nakrętek muszę tutaj dać, więc spokojnie. Zapytacie się, co ja wlewam do opryskiwacza. Bez obaw, jest to naturalny biostymulator zawierający L-aminokwasy pochodzenia naturalnego. Ja go będę stosował w uprawach drzewek owocowych w dawce 2 litry na hektar. Oczywiście przeliczam to na ilość litrów w opryskiwaczu i mogę wykonywać od 1 do 3 zabiegów. Zapytacie się, po co ty to stosujesz? Otóż dzięki L-aminokwasom ja będę teraz troszeczkę wspomagał rośliny po okresie bardzo chłodnej wiosny, żeby złagodzić stres termiczny, który oczywiście mają. Jest to preparat bezpieczny dla człowieka, środowiska, to jest wszystko naturalne. Przystępujemy do działania. Drodzy ogrodnicy, popatrzcie, jak pięknie są pozawiązywane grusze. O, tutaj są i właśnie na tym etapie pryskamy biostymulatorami, bo teraz rośliny najbardziej potrzebują wsparcia. Popatrzcie, akurat po chłodnej wiośnie po biostymulatorze ładnie do siebie dojdą. I wszystko oprysk oczywiście drobno kroplisty, bo taki najlepiej wnika w rośliny. Popatrzcie tutaj, idzie biedroneczka i ten biostymulator jest w 100% bezpieczny. To jest wszystko środek naturalny. Nie bójmy się stosować naturalnych biostymulatorów. Naprawdę są warte swojej uwagi. Oczywiście te dobre, a my stosujemy tylko te dobre. Biostymulatorem także mogę opryskać nowaliki. Nic się im nie stanie. To jest wszystko naturalne. Pamiętajcie.